Bardzo serdecznie witam naszych drogich gości, którzy przyjechali po to, żeby dowiedzieć się, kto zwyciężył w konkursie na najlepszy zabytek w kraju. Najlepiej odrestaurowany i najbardziej zadbany. Miasto Zamość, miasto o prawie 450-letniej tradycji, jest miastem idealnym, miastem wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury, miastem, które zachwyca swoją starówką i zachwyca swoim układem urbanistycznym. Bardzo się cieszę, że spotykamy się w tejże kazamacie. Mam nadzieję, że dzisiejsze wrażenia z tego miejsca będą dla Państwa tylko i wyłącznie pozytywne. Za sprawą UNESCO i ICOMOS-u obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Właśnie dzisiaj, równolegle, tego typu uroczystości odbywają się w miastach europejskich, jak i na innych kontynentach. To jest dowód rozwoju Polski, takiego rozwoju cywilizacyjnego. To jest także przecież dowód działania służb konserwatorskich, zwiększających się nakładów na restaurację i konserwację zabytków, a także, co jest zasadnicze i najważniejsze, że nauczyliśmy się wspólnie cenić zabytki jako źródło naszej historii, naszego dziedzictwa i naszej tożsamości. Że dzięki NID-owi możemy spotykać się co roku i wspólnie cieszyć się z efektów prezentowanych i z kandydatur, a potem cieszyć się z rozstrzygnięcia konkursu Zabytek Zadbany. Zabytki są źródłem do poznania naszej historii, są świadectwem życia naszych przodków. To jest bardzo ważne, dlatego że mówi o naszych korzeniach, o naszej tożsamości. Ale zabytki to także wartości, które możemy wykorzystywać dzisiaj i które powinniśmy zachować dla następnych pokoleń. To połączenie Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków i wręczenia nagród dla laureatów konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków za zabytek zadbany w bardzo dobry sposób podkreśla tą naszą współzależność i współdziałanie. Właśnie tylko dzięki współpracy konserwatorów wojewódzkich i właścicieli tych obiektów, którzy z troską pochylają się wspólnie nad zabytkami i dbają o to, żeby mogły one zachować. Tylko dzięki temu trudowi rzeczywiście to nasze bardzo ważne zadanie i odpowiedzialność przekazania tego dziedzictwa kolejnym pokoleniom może być zrealizowane.